Radio Sud, Radio Sud. Przez ucho do serca. Radio Sud stuknęła już 20. Przez te lata nasz program Przez ucho do serca dociera do szerokiej rzeszy wiernych słuchaczy. Programową ambicją całego zespołu jest to, aby to radio było zawsze młode, interesujące, dynamiczne, melodyjne i świeże. A jakie historycznie rzecz biorąc radio było na początku? Cały projekt był pionierskim przedsięwzięciem. Wszystko zaczęło się pod koniec 92 roku w podkępińskiej miejscowości Jankowy. Pomysłodawcą i właścicielem stacji jest Jerzy Stępień, wspólnie z Andrzejem Rozińskim, który nieprzerwanie od 20 lat związany z Radiem Sud, stworzyli medium, które na trwałe wpisało się w publiczną przestrzeń ziemi kępińskiej. Wtedy czasy były trudne. Brak dostatecznego doświadczenia i regulowań prawnych powodował, że tak naprawdę do końca nie wiadomo było, jakie niespodzianki czekają jeszcze jego twórców. Pierwsze studio znalazło swoje miejsce na terenie macierzystego zakładu Jankowych. Na pomieszczenia adaptowano kondygnację w jednym z budynków. Prac było mnóstwo, a danego sobie czasu bardzo mało. W sumie udało się wygospodarować reżyserkę, newsroom oraz studio. Pierwsza antena nadawcza instalowana była na zakładowym kominie. Panujący grudniowy mróz dochodzący do minus 15 stopni utrudniał prace montażowe. Nawet wypożyczony z kaliskiej straży żuraw z koszem odmawiał posłuszeństwa. A ostatnie godziny przed odpaleniem sygnału też były nerwowe. Ja mam na imię Tomasz Zuterek i jakoś tak się stało, że to właśnie ja otwieram Radio Sud w Kępnie. To jest inżynier Karol Tusznio. On zawsze śmieje się, że ja go chwalę, ale tak naprawdę jest to jeden z lepszych specjalistów w Polsce, jeżeli chodzi o technikę radiową, nie tylko studyjną, tylko właśnie radiową. Sprawy emisji, sprawy nadajników, sprawy związane również poniekąd z charakterem programu. To jest właśnie ten człowiek, dzięki któremu to radio tutaj zaistniało. Tu Radio Sud 73,6 FM. 73,6 FM na zakresie wschodnim, proszę Państwa. Radio Sud z Kępna. Jest to nasz, no, dopiero pierwszy program. Niestety pierwszy, mam nadzieję, że bardzo udany program sylwestrowy. Tu Radio Sud. W sylwestrową noc nadana też została pierwsza reporterska relacja. Tu Radio Sud, proszę Państwa, pierwsza reporterska relacja z odbioru naszego radia. Byliśmy przy znakomitej, pięknej stacji benzynowej, tu zaraz za Kępnem. Praca radia to oprócz pomieszczeń i sprzętu zespół ludzi, którzy tworzą program. Tymi pierwszymi byli koledzy z Wrocławia, ale szybko udało się zbudować redakcyjny zespół z miejscowych, młodych, pełnych energii i zapału ludzi. Jarosław Paprocki, Marek Froni, Joanna Kaczorowska, Sławomir Janel, Iwona Potocka, Iwona Kowalska, Beata Lewicka, Jarosław Matysiak, Jan Dec i Jarosław Glinicki byli tymi pierwszymi. Poprzez ich pracę udało się stworzyć profil stacji, która integralnie od samego początku związana jest z lokalną społecznością. Początkowo skromna oferta programowa, stopniowo wzbogacona została najpierw o programy informacyjne, a następnie o pozycje autorskie, by ostatecznie nadawać 24-godzinny program własny, czemu służyło stworzenie korzystniejszych warunków emisji sygnału oraz udostępnienie nowych pomieszczeń na studio i redakcję w centrum miasta. Thank you.
Obecnie w zasięgu słyszalności Radia Sud są miejscowości południowej części Wielkopolski, zachodnich krańców województwa łódzkiego, północnych opolskiego, a także wschodnich rejonów dolnośląskiego. Na nasz całodobowy program muzyczno-informacyjny składa się 70% muzyki, 30% informacji, publicystyki i komentarzy. Większość tego czasu antenowego zajmują sprawy lokalne, relacje z ważniejszych wydarzeń politycznych, społecznych, gospodarczych, kulturalnych i sportowych z obszaru zasięgu naszej stacji. Żywa reakcja naszych słuchaczy na poruszane przez nas problemy jest najlepszym wyznacznikiem wybranego przez nas kierunku. Po pierwszych 5 latach dynamiczny rozwój radia pozwolił na stworzenie także medium telewizyjnego. Właśnie minęło 5 lat, a przez cały ten czas Radio Sud dla Ciebie gra. Radio Sud, wow! Spójna linia programowa radia i telewizji od samego początku ukierunkowana była przede wszystkim na lokalność przekazu. Nasi reporterzy byli zawsze tam, gdzie działo się coś istotnego i ważnego. Przez najbliższe minuty prześledźmy nasze archiwalia i zobaczmy to, co w minionych latach dzięki nam trafiło do szerokiej rzeszy odbiorców. Wczorajsze protesty niewiele miały wspólnego z tymi sprzed roku. Jedyną manifestację swojego niezadowolenia z prowadzonej polityki rolnej ludzie Leppera zorganizowali w Słupi. Sprowadza się z Czechosłowacji mleko dużo droższe, po złoty 50 wychodzi z transportem, a nam się płaci po 50 groszy. Kępno ma coś w sobie szczególnego. Do 15-tysięcznego miasteczka zjeżdżają niemalże wszystkie znaczące osobistości polityczne kraju. Możemy się tym szczycić, że jesteśmy pod tym względem znaczącym regionem. Jeżeli gospodarka będzie dobrze szła, no to będzie z czego finansować rozmaite wydatki, włącznie z emerytalnymi, czyli to jest podstawa. Pierwszy parlamentarzysta tutaj z tego regionu, to może być i szansa, i wydarzenie. Zegraliśmy sporo meczów, między innymi byliśmy już kiedyś w Kępnie. No to jest najlepszy dowód, że chcemy to robić, prawda?
Szansę miał Zbigniew Boniek, jeszcze jest na lewej stronie tej ulubionej. Gadocha, jeszcze Domarski, pole karne, czeka Miłoszewicz. Zamknięci we własnej 16 piłkarze Polonii. That you come to Mroczyń came to us on April Fool's Day. Słuchasz Radia Sud? Mówi, że słucha. A jak często? Mówi, że codziennie. Na pan fale, na jakich nadajemy? Jak najbardziej. 101,7 FM. To jest super radio. Bardzo mi się podoba. Lubię słuchać muzyki, dużo wiadomości ciekawych. No super. Bardzo dobre wiadomości są na bieżąco i fajna muzyka. Pana przede wszystkim go nie słucham na razie. A czemu pan nie słucha radia? Raczej czytam wasze wiadomości. Nie zawsze kompletne. Ale tam jakieś są. Jest bardzo fajne radio i najczęściej się tego radia słucha. Jest dużo informacji, których potrzebujemy na bieżąco. Słucham czasami Radia Słud, ale tak to nic konkretnego nie wiem. Wiem, że przychodzą zawsze na sesję, słuchają. No i w gazecie zamieszczają. Co tu jeszcze mogę powiedzieć? A dobrze mówią? Różnie to bywa. Tak. No. Fajną muzykę przede wszystkim puszczacie. Dużo wiadomości, muzyki i słucham. Tarhała, bardzo fajny jest. Fajnie puszcza muzykę. Ja tak nie uważam. Wie pan, że ja tam DJ-ów nie słucham. Czyli co, nie rozróżnia pani? Nie rozróżnia. No 20 lat to już jest dużo, prawda? Super, no bardzo mi się podoba. Jeszcze raz powtarzam. Od 20 lat jesteśmy z wami. Gościmy w waszych domach. W swoich programach staramy się dokumentować wydarzenia, znajdować sedno spraw, wyrażać opinie. Dobra muzyka i informacje lokalne. Będzie blisko problemów mieszkańców regionu. To model przez nas sprawdzony. Otrzymujemy wiele znaków sympatii za to, co robimy. Daje to nam siłę i wiarę w sens naszych dalszych wspólnych działań. Każdy dzień przynosi nowe zdarzenia, o których mówimy i pokazujemy, zapisując tym samym historię naszego regionu. Naszym programem staramy się umilać życie wszystkim, którzy są z nami na 101,7 FM. Od miesiąca, roku czy 20 lat.